Gorące emocje za nami, przed nami również. Euro 2012. Jak wygląda kwestia związków, kiedy partner, partnerka są zapalonym kibicem? Jak przetrwać te, no chyba trudne chwile, bo to są jednak chyba trudne chwile dla związku. Lubimy sobie myśleć, że jesteśmy osobami tolerancyjnymi. Tę tolerancję przełóżmy na relacje z najbliższymi. Nie każdy jest kibicem czy kibicką, więc tutaj tolerancja w stosunku do tych, którzy się po prostu tym nie interesują, natomiast tolerancja w stosunku do tych, dla których to jest pasja. Jeżeli związek jest takim dobrym związkiem, taką głęboką relacją, to ludzie siebie dobrze znają i tak naprawdę powinni z tego wyjść bez szwanku. Dajmy sobie prawo do emocji, czyli osoba, która kibicuje, niech to przeżywa, ale też dajmy sobie prawo do tego, że po paru dniach, paru tygodniach ten margines cierpliwości może się powoli kończyć. Jeżeli się w tym rozumiemy, jeżeli też się w tym wspieramy, czyli ja mówię, kochanie, rozumiem, że to cię pasjonuje, ale po prostu już tęsknię za tobą, a mój mężczyzna mówi, okej, rozumiem, że za mną tęsknisz, wytrzymaj jeszcze te 2 tygodnie, to naprawdę nie jest to żaden kłopot. Kłopot jest tam, gdzie my się w tych pasjach ograniczamy, a pamiętajmy o tym, że to jest forma przemocy, agresji, takie ograniczanie wzajemnych pasji, tam, gdzie my sobie czegoś zabraniamy, ale też tam, gdzie się nie rozumiemy. Więc jeżeli partner histeryzuje, że już tego kibicowania za dużo i po prostu brakuje mu tej bliskości, to postarajmy się tak wygospodarować troszeczkę czasu dla siebie nawzajem, tak żeby trochę zrekompensować ten czas kibicowania i wtedy, kiedy nie tracimy z oczu najbliższej osoby i ona cały czas dla nas jest ważna, tam jest wszystko do pogodzenia. Czyli najgorszą rzecz, którą może zrobić partner, partnerka niekibicująca, to zabierać pilota, wyłączać prąd, zabraniać oglądania meczów. Ja myślę, że takie zachowania jak zabieranie pilota, włączanie prądu, to wręcz zagrażają życiu lub zdrowiu. Więc tym bardziej bym przestrzegała, żeby tego nie robić, bo pamiętajmy o tym, że to są naprawdę bardzo silne emocje i wielu kibiców jest tak zaangażowanych w to kibicowanie, że pod wpływem tych emocji mogą być naprawdę impulsywni. Natomiast takie zabranianie jest ograniczaniem partnera, a nie ma nic gorszego w relacji niż wzajemne ograniczanie się. Co nie znaczy, że my nie mamy prawa do swoich emocji i nie możemy powiedzieć, słuchaj, no po prostu chciałabym, żebyś też troszeczkę uwagi poświęcił domowi, rodzinie. Jeżeli my potrafimy to spokojnie przegadać, jeżeli w tym jest wzajemny szacunek, to na pewno wypracujemy kompromis. Natomiast apel bardziej do tych niekibicujących o tolerancję, cierpliwość. Skończy się euro, wszystko wróci na swoje miejsce.